czwarty kraj otworzył ambasadę w Jerozolimie. Kosowo otwiera swoją ambasadę w Jerozolimie. Po USA, Gwatemali i Czechach. Kosowo otworzyło swoją ambasadę w Jerozolimie jako jedno z zaledwie kilku państw, po USA, Gwatemali i Czechach, które zdecydowały się na taki krok w mieście będącym przedmiotem sporu między Izraelem a Palestyńczykami. O otwarciu placówki poinformowało w niedzielę kosowskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kosowo, którego niepodległość od Serbii uznało ponad 110 krajów, w tym USA i większość państw Unii Europejskiej, lecz nie Serbia, Rosja i Chiny, nawiązało stosunki dyplomatyczne z Izraelem na początku lutego bieżący rok. To pierwszy kraj zamieszkany w większości przez wyznawców islamu, który otworzył swoją izraelską ambasadę w Jerozolimie. Kosowo będzie czwarty ambasady krajów utrzymujących stosunki dyplomatyczne z Izraelem znajdują się w większości w Tel Awiwie. Poza Kosowem wyjątek od tej zasady stanowią placówki Stanów Zjednoczonych, Gwatemali oraz, od czwartku, Czech. W wyniku wojny sześciodniowej w 1967 roku Izrael zajął Jerozolimę Wschodnią i zachodni brzeg Jordanu oraz Strefę Gazy. W myśl tzw. rozwiązania dwupaństwowego obecnie okupowane przez Izrael tereny w przyszłości miałyby stać się państwem palestyńskim. Na terenie zachodniego brzegu mieszka teraz blisko 500 tysięcy żydowskich osadników, w Jerozolimie Wschodniej ponad 220 tysięcy. Palestyńczycy postrzegają to osadnictwo jako główną przeszkodę do zawarcia trwałego pokoju i utworzenia ich państwa.